Dzień dobry, dnia kolejnego. Znowu zaczynamy od bucików Agatki i sprzątania. To moje. Czyli siedzimy tak samo, ale w zupełnie innym miejscu, czyli na drugim końcu niebieskiej rury. Darowaliśmy już Wam oglądanie, jak kujemy ściany. Więc proszę bardzo, ściany są już wybruzdowane tam, gdzie trzeba. W paru miejscach. Tutaj będzie w okolicach podgrzewacza do wody. Tam będzie bateria prysznicowa. Odpływ do... Znaczy nie odpływ, tylko doprowadzenie do pralki. Tutaj idzie sobie, tu będzie główne centrum dowodzenia. Zasłonięte zabudową. Tak jest. A tu idzie oczywiście do zlewu miejsce. I tu, gdzie ja siedzę, dokładnie będzie ścianka działowa łazienki, więc tu też będzie instalacja w ściance działowej. Także to nas wszystko dzisiaj czeka i będziemy sobie zlepiać kawałek po kawałku, a właściwie zgrzewać, żeby już prawidłowo było, bo to nie jest instalacja klejona, tylko zgrzewana, więc będziemy zgrzewać kawałek po kawałku znowu wszystkie te końcóweczki, które tutaj mamy w pudełku. Także taka robota dzisiaj. Bardzo Agatka zaprezentuje Wam, jaką rureczkę zrobiła w tej chwili. Rureczkę. Całą kurczawy instrument, proszę bardzo. Co to ma być, proszę Pani? Jak na to spojrzeć? A, no tak, przepraszam. Stąd, rozumiem, woda wchodzi, tak? Od dołu. No, co dalej? Zasila instalację. Idzie trójnikowo. Do kolejnego trójnika. Tam będzie odejście na prysznic i pralkę. A tu będzie odejście na zlew. Zlew i kranik. I to ciepła i zimna w jednym będzie lecieć? Nie, to jest tylko odcinek wody zimnej. Zasilanie jest stąd. No dobrze. A tutaj mamy wykutą wcześniej bruzdę i teraz podkułem ręcznie ostatni kawałek tutaj, żeby nam się zmieściło o to, które jest teraz do góry nogami. Tu się nam zmieści. A tutaj, moi drodzy, chciałem Wam zaprezentować, bo teraz tak po drodze zapomnieliśmy, że musimy zrobić jeszcze odejście na kranik zewnętrzny, bo w tego budynku też chcemy mieć kranik. Więc Agatka odklei teraz otulinę, przetniemy rurę i jeszcze wstawimy jeden trójnik. Na szczęście da się coś takiego zrobić w trakcie roboty. Czyli po prostu do tego kawałka dołożymy jeden trójnik. Ten trójnik będzie w tym miejscu, opadnie sobie z zaworem do tego miejsca i teraz musimy wykuć dziurę na zewnątrz, żeby puścić tutaj jedną rurkę i zainstalować kranik na zewnątrz. A teraz ciekawostka, proszę bardzo, to jest wiertełko. Więc ja nazwałem to moje nowe wiertełko komar. Takie ma żądło. No, także teraz będę sobie, o, przekuwał się przez mur. Podejrzewam, że przekułbym się przez fundamenty Pałacu Kultury takim żądłem. Adam i jego żądło. Na drugiej stronie. O, już jesteś? Teraz wykujemy drugą obok, żeby przeszła rura 20. Z izolacji. Uważaj na naszą nową posadzkę. Proszę.
Jest. Juhu! Tak jak teraz trzymasz. Tak a to flow idzie? Nie. A nie, tak. Tak idzie. Tak, sorry. No właśnie. Bo bym zgrzał. Na górę. Ja nie wytrzymał się za rąbę. O. Tak. Dobra. Tak w górę. O. Dobra. Uciekaj, Julia. Wesołe życie, staruszka, gdy wystaje z poduszka kaczuszka. Jaki ja malutka muszę pracować. Nie, zejdź. Jaki malutka muszę pracować. Dobra. Tak zaoferowani byliśmy, że nie nagraliśmy momentu ostatniego połączenia. Dobrze, że zdjęcie zrobiliśmy, bo jest tutaj już to z manometrem miejsce. No i dzisiaj doszedł ten zawór, który dokupiła Agatka i to kolanko, te dwa elementy zostały wkręcone, czyli zawór w starą instalację, kolanko w zawór i tu przed chwilą zgrzaliśmy, jeszcze jest ciepłe. Natomiast w momencie, kiedy zgrzewaliśmy, musieliśmy pchać w tą stronę rozgrzane dwa tworzywa PP i żeby nam tutaj za bardzo nie napinało się w tamtą stronę, musieliśmy tutaj jakiś odbój zastosować do ściany. No i łapaliśmy pierwsze, co mieliśmy pod ręką, więc pomysł był taki. Proszę bardzo. Twarde, idealnie pasuje. I to nam posłużyło za odbój. I zadziałało. No i teraz będziemy pierwszą próbę ciśnieniową robić, czyli znaczy ciśnieniową, no właściwie już wodną ciśnieniową, bo musimy przepłukać cały wąż, który idzie do tego drugiego budynku i wszystko, co jest w nim w środku, wypłukać, co tam w czasie instalacji się dostało, zanim puścimy go na instalację w tamtym budynku. Dlatego teraz po kolei będziemy otwierać zawory. Pierwsze miejsce, gdzie robiliśmy w tej chwili, jest suchutkie. Dajemy. Teraz dajemy drugie i zacznę, czy na manometrze się pojawi ciśnienie. Powinno. Idzie. Idzie ciśnienie. Więc już wiemy, że w instalacji mamy ile? 4 prawie. Prawie 4 bary. Tak jak było powiedziane. Proszę bardzo. Prawie 4 bary. Także jest ok. Nie wiem, co się, troszkę jako się przykręca, czy ono tak będzie na zielono. Nie, nie, zielone to oznacza, że to jest zakres zakres a, dobrej instalacji, tak? Ciśnienia w sieci. Dobra, no to mamy dobrze. No i teraz sprawdzamy drugie połączenie. Sucho. Bo wygodniej jest maluchom, kiedy mają bardziej sucho. Pamiętacie tą reklamę? No. Dobra. Czyli teraz mamy tutaj. Mamy tu manometr, tu też wszystko jest na razie suche. A za chwilę powinno pójść tutaj. Zaraz pójdzie na wodomierz, to też nagramy. Ja tylko sprawdzam, czy tutaj przy manometrze wszystko jest suche, nic tam nie leci. Tu też nigdzie żadne łącze, no łącze PP to małe szanse, że w ogóle przeciekało, ale na częściej na łączeniach gwintowanych może coś przeciekać. No na szczęście u nas nic tu jeszcze nie cieknie. Także teraz otworzymy chyba kolejny zawór, czyli ten i to już będzie przed wodomierzem. Czyli za chwilę wodomierz nam się powinien
pokręci trochę. Powoli radka odkręca. Zobaczymy. Nie wiem, czy się przekręcił, czy nie, bo nie zdążyłem zaobserwować. Nie. Dopóki tu woda nie będzie szła, to on prawdopodobnie nie puści. Nie, no ale, ale ileś tam... Aha, bo tu powietrze jeszcze w nim jest. Okej, bo tu już mam odkręcone, czy nie poszło. No, a ten ostatni zawór to musimy już iść na zewnątrz. Tu jedna osoba będzie odkręcać, jedna będzie na zewnątrz, więc to już pokażemy. Tu zrobiliśmy taki patent, że przyczepiliśmy kabel do rury wychodzącej, ale zwykłą taśmą, bo nie było tutaj żadnej łączki, która pasowała, więc jest porządnie owinięte taśmą. No tutaj może się pojawić jakaś kropla, ale byle... Jeszcze nie! Byleby nam nie wywaliło tego kabla. To będzie Kasia obserwować, a ja sprawdzę, czy coś poleci. Dobra, puszczaj trochę. Zobaczymy. Dobra. No i ciekaw jestem bardzo. To pierwsza próba przepływu wody między budynkami będzie. O, słychać? Kasia, u ciebie nic na razie? Nic się nie stało? O, słyszę wodę też. Leci woda teraz. Ale syf. O kurde. Dobrze. Cześć, to wszystko zostało. Co? Nie trzyma? Dobra. Dobra, wyłącz! Wyłącz! Okej. Okay. Mamy, słuchajcie, tyle syfu było w środku, więc warto było przepłukać. Robimy drugą próbę. Wiaderko jest opróżnione, jest w miarę czyste, popłukane. Ono nie było idealnie białe. Zobaczymy, czy teraz poleci czysta woda. Powinna już polecieć czysta. Jeśli tak, to znaczy, że mamy dobrze przepłukaną instalację. No i będzie można teraz już podłączenia robić i sprawdzić próbę ciśnieniową. Komary mnie tylko żrą. Włączyłaś? No, bez porównania czystsza. Tak mam wrażenie, że ona w ogóle jakaś żółta leci. Ale to już inna historia. Zaginałem dziewczyny, bo jest końcówka zmontowana, o taka, i trzeba przełożyć to za rurę. I Agata już spanikowała. To teraz pokażę, jak się to robi. Bo to w ogóle to, taka konstrukcja, słuchaj. To jest naprawdę nie lada być. Teraz patrzcie uważnie. Agata już by spanikowała. Teraz tak, leci na Szczecin. Teraz druga musi przejść. I proszę bardzo. No, teraz mu trzeba zagiąć. No co? Nie zagniesz. Herosie. Tego już nie zagniesz. Śmiałem się, a teraz jest naprawdę problem. Poczekaj. Nie zagniemy. To teraz się robi inaczej. Patrz. Uwaga! Tetrisa układamy. Zawsze byłem mistrzem Tetrisa. Jak pakowałem samochód na imprezy, to wchodziło mi zawsze o połowę sprzętu więcej niż innym, którzy pakowali. Wyjmujemy. Przepraszam, każdy między nogi wjechałem. Sorki. To nie było planowe. Uwaga, wyciągamy. Przekładamy. Świrusujemy i teraz tak. Żeby to zrobić, trzeba przejść od drugiej strony
odwrócić się, przejść tutaj, przesunąć Agatę i jedziemy skończyć. Patrz, 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 pani, patrz, pani, rusz się. Rusz, patrz. I patrz. Agata panikowała, że się jedzie. Proszę bardzo. No i teraz zobaczcie, jaka perfekcja. O! Uderzył, biedny! Ptak nam wpadł w okno. Uderzył w szybę. Tak, ale odleciał. Odleciał. To nic mu się nie stało. Małą prędkością leć. No. No tutaj już lekka panika, bo tu nie skończyliśmy tego, bo przeciliśmy, ale będzie dobrze. A, omieliłaś. Proszę bardzo. No tutaj trzeba przyczepić oczywiście. Proszę bardzo, tyle roboty, tyle klejenia, tyle kombinowania i proszę, kuźwa, wszystko pasuje. Jest wyjście z podgrzewacza i tędy będzie ciepła woda lecieć, żeby w dupkę było ciepło. No nie wiem, jak my to zgrzejemy. To będzie mały problem. Zgrzejemy. No, teraz musimy poprzykręcać to wszystko do ścian. Każdy wiesz. W takich rękawicach. Łapki w górę. Nie no, to jak da się jeździć łapkę w górę, to zawsze wiadomo, że nasze filmy trafiają szerzej pod strzechy i niosą kaganek po świat. Łapki w górę. Ja wiem, że ty chodziłaś do szkoły technicznej, to tam takich wysublimowanych określeń jak na języku polskim się nie używa. Wy to tylko używaliście fi, gęstość cieczy, prędkość spadania, moc przyciągania. Dużo trudniejszych używaliśmy. No i pierwiastek z całki pomnożony przez cosinus 5. Jaki mam pomysł? Bardzo łatwy. Trzeba trochę siły użyć. Dawaj. Jedziemy. Co ty tam, Wika? Gryzie rurkę, nie wiem. Mamy, no i teraz najgorszy element został. Też w powietrzu, tak? Nie. To chyba też tak będzie trochę w powietrzu. Otóż są obrysowane linie. To będzie się drugiej nie trzymać, bo to musimy mieć lekwisko. Nie możemy zrobić na prostą. Bo nam teraz pasuje. Chyba też w powietrzu trzeba będzie wszystko, ale to będzie masakra kombinacja. Kurwa, na odwrót. Musisz dobrze nogami trzymać. Dobrze, że to jest taki sprzęt. A kto kupił? No i babia. Ja. A czemu? Czekaj, a tu narysowany, przepraszam, tu jest. Jest, jest. Kurde, nie widzę. Dobra, jeszcze raz. Dobra, już. 5, 6, 7, nie wyjmujemy. Z kosikiem, więc będzie dobrze.
A my tak, tutaj mieliśmy karkołomny element, który tam trzeba było kombinować, żeby go włożyć. Teraz jest podniesiony trochę, żeby nam kolejny element przeszedł. No to jeśli to był karkołomny element, to co powiecie o tym? To będzie dużo bardziej skomplikowany element, zwłaszcza do włożenia. Ale tu mamy gotową zimną wodę. Od punktu wyjścia z rury P po odbiory wszędzie. A tu jeszcze będzie rurka, jeszcze jedna do umywalki, ale to ją będziemy wgrzewać już na ścianie. Także tu wszystko, proszę bardzo, zlew, odbiór zimnej wody, kranik na zewnątrz, odbiór do podgrzewacza. Tutaj do umywalki pójdzie, to jeszcze dorobimy. I oczywiście prysznic i pralka. Także wszystko i teraz trzeba będzie to przełożyć. To będzie fajne zadanie. Jak się pomyliliśmy, to Agatka kupiła zapasowe mufy. Będziemy ciąć. Ale myślę, że się nie pomyliliśmy i da się to przełożyć. Izolacja miejsca, którego już nie będziemy wyciągać, czyli zewnętrznego kraniku. Jeżeli próba wyjdzie. Jeżeli próba ciśnienia ma wyjdzie oczywiście. Przy przejściu przez ścianę będzie już izolacja założona. Dobra. No to teraz będziemy gimnastykować się. Teraz będziemy. Więc to przy kranikach ewentualnie tu wyciągnąć. Pani Kasia, poprosimy o filmowanie, a my się będziemy bawić. No to mogę wam pomóc też. No, filmować. Co by uwiecznić dla potomności? Jak to mówili Ukraińcy, dla potomności. Dobra, jedziemy. Tak, giętkie to wszystko. Wchodzisz, Agatka, wchodzisz. Wchodzimy. Jak to przejdzie, to już jesteśmy prawie w domu. A to przeszło, więc jesteśmy prawie w domu. Teraz gimnastykujemy się dalej. Dobra, idziemy. Uwaga! Zimna woda musi iść teraz na dół. Ciepła znaczy się. Obniż ją. Dlaczego? Bo inaczej nie przełożysz jej później. Nie wiem. To obniż. Teraz. Dobra. O, i teraz możesz, bo widzisz, że tam jest zimna woda nad ciepłą. A tu jest na odwrót. Trzeba cały czas kombinować. Najważniejsze, żeby nam kranik wszedł. Tu będzie gimnastyka. No. Co to jest? Ale to musisz tam jeszcze pod... Ten, jeszcze tam musi iść. Jeszcze do kranika kawałek. Izolację zedrzesz, Adam. On wcale nie jest taka mocna. Dobra, tu będziemy jeszcze najwyżej podkuwać troszeczkę. No to wyjmij to. Nie teraz. Ale nie, to zobacz tam z drugiej strony, czy tam... Bo może tam coś innego nie. Bo to nie jest izolacja. O, dobra, weszło. O, teraz tu jest dobrze. Tu jest dobrze. Proszę, mamy odbiory. Mamy ten. Tu mamy wyjścia na umywalkę. No i teraz jeszcze rura wody. Rura wody, czyli musimy ją... O! I wszystko się zgadza. Tylko trzeba ją teraz do dołu wpychać, ale to już ze szczelką będziemy wpychać. Okej. Okay. Dobra, a reszta jak? Jest dobrze. To pójdzie ta blaszka i odejście do pralki. Proszę bardzo, wszystko jest, trzeba teraz poukładać, powyrównywać i obkuć. Dało się przełożyć tę konstrukcję karkołomną.
po amatorsku, ale... Mhm. Także tak. Bardzo, został jeden już z ostatnich elementów do przykręcenia do ściany, żeby mi tu rury nie latały. Tam już nawiercone mam otwory, porobione kołki rozporowe. No i dzięki temu właśnie, że w Klasdorze udało nam się kupić taką blaszkę. To proszę bardzo. Tam oczywiście tutaj jeszcze będzie wypoziomowane. I dzięki takiej blaszce jest ustawiony dokładnie taki rozstaw, jak ma bateria prysznicowa. Więc nie trzeba będzie się zmagać, tu pierdzielić z tym, żeby to ustawiać. Nie, jest blaszka, skręcasz blaszkę, do widzenia, jest rozstaw. I bateria będzie na pewno pasować, więc warto się zaopatrywać w takie sprzęciki. No, przeszło przez profil. O, trochę rzeźbienia było, bo wyciąć te profile nożycami to do blachy to jest trochę rzeźbienia, wyginania tutaj blaszek i tak dalej, ale jakoś tam to się da. Dobra, teraz tylko zgrzać jedno z drugim i profil, który jest przy ścianie, założymy z wycinaniem bocznej ścianki, więc powinno się zgrać wszystko. Proszę bardzo, wykonaliśmy ostatnie klejenie w instalacji wodnej. Teraz z drugiej strony jeszcze pokażę tutaj odejście do spłuczki, do kranika spłuczki. Przejście przez profil, a ponieważ zawsze przy przecinanym profilu jakaś tam ostra krawędź zostanie, to Agatka taśmą dylatacyjną owinęła. Proszę bardzo, i już tam rurka jest bezpieczna, profil jej nie naruszy. Idziemy dalej. Tutaj będą kraniki do umywalki. W tej chwili wiszą zupełnie w powietrzu. Wygląda to tak. O. A tu nogi Agatki. I tak to wygląda przez profil. Profil mamy w tej chwili jeszcze zupełnie ruchomy, bo i ruchomy ma być. Góry jeszcze nie zrobiliśmy, a dół już zostanie, bo ponieważ te części nie przeszły przez profil, więc musieliśmy skleić, gdy profil już stał. Natomiast tutaj profil, tutaj klejenie bez profilu, bo zaraz no. Jak wygląda sytuacja, proszę Państwa? Byle jakkolwiek, ale szczelnie powkręcane kraniki we wszystkie wyjścia z instalacji. Ponieważ nie ma podgrzewacza, to za chwilę jeszcze jeden myk pokażemy. Tu też kranik do kibelka, tutaj korki, bo kraniki się skończyły. I... Nie są potrzebne. No nie są potrzebne, tak, tak. I tutaj jest ten myk, proszę bardzo. Myk polega na tym, że trzeba gdzieś połączyć instalację wody zimnej z instalacją wody ciepłej, ponieważ nie łączy to podgrzewacz. A nawet jakby łączył podgrzewacz, to na niego raczej ciśnienia byśmy nie puszczali. Więc połączyliśmy instalację zimną z ciepłą przez kraniki wężykiem
z końcówkami z gwintem zewnętrznym. Proszę bardzo, są ściśnięte. Tam na zewnątrz jest też zamontowany kranik za oknem i też jest otwarty jako najniższy punkt. Mamy nadzieję, że resztki wody zlecą przez niego, jak będziemy powoli dopuszczać ciśnienie. I w ten sposób po napuszczeniu ciśnienia pozamykamy wszystkie krany, sprawdzimy, oczywiście po wydmuchaniu wody, sprawdzimy, czy instalacja będzie trzymać powietrze. Dobijemy do ilu barów? Do 6? Tak. Do 6. Pożyczony od sąsiada kompresor, proszę bardzo, taki bez beczki. Nie wiem, czy jak to będzie nam dobijać to powietrze, no ale spróbujemy. Manometr mamy tam, więc będziemy wyłączać w odpowiednim momencie. Tu jest zainstalowany manometr. I to jest akurat dobre rozwiązanie, żeby zainstalować manometr do instalacji, nawet na stałe, bo mamy kontrolę ciśnienia instalacji wody. Natomiast no, przy próbie powietrznej jest to po prostu urządzenie absolutnie niezbędne. No i warto też doprowadzić zaworek, którym możemy wpuścić sprężone powietrze. Więc tutaj taki zaworek mamy. Końcówka od kompresora. Powinna się zatrzasnąć, zatrzasnęła się. No i mogę wpuszczać. Wystarczy teraz zaworek odkręcać. Ale najpierw musimy przepchnąć instalację, przepchnąć wodę, która była jeszcze w instalacji wcześniej, którą przepłukiwaliśmy. Więc tak, tu jest zamknięta woda ze starej instalacji. Zawór jest zamknięty. I teraz będę otwierał po kolei wszystkie zawory, żeby woda poszła tam, a później będę jeszcze pchał powietrze w tą instalację, czyli tu pchamy powietrze, tu nie pójdzie na starą instalację, bo jest zawór oczywiście odcinający, a już na nową instalację bez problemu sobie pójdzie, tylko pootwieramy zawory i powietrze przepchnie całą wodę, która jest w środku. A później zakręcimy te zawory i będziemy sprawdzać, czy nie ucieka nam powietrze gdzieś przez kilka godzin, kilkanaście godzin. Doładowaliśmy do 2 barów. Doładowaliśmy do 2 barów i teraz będziemy powoli spuszczać wodę po kolei z kraników. To zakręcasz. Nie wiem, czy wiesz. Powinna nam... To jest ciepła czy zimna? Zimna. Jest. Teraz tak ze wszystkich kraników pospuszczamy, żeby pozbyć się całej wody, dopiero zrobimy pełną próbę powietrza. Nawet nie doszło pewnie. No pewnie nie, bo to w ogóle. A to co jest grane, że nie doszło? A tam jest zaokręcona. To tu nie ma sensu. Nie, nie, nie. To nie. Ciepła woda w ogóle jest bezpieczna. Ciepła woda jest bezpieczna. Dobra, to teraz spuszczamy tutaj z tego punktu, bo to są niskie jeszcze punkty. Jak widzicie, nieważne czy woda płynie, czy powietrze płynie, licznik i tak robi swoje. Instalacja w tej chwili napompowana na 4 bary, dokładnie 4 bary. Troszeczkę więcej niż normalne ciśnienie wody w sieci. Nie wiem, czego to tam jeszcze planuję odkręcać, ale na razie trzyma przez chwilę. Przez chwilę przynajmniej. No, rozstrzelnianie będzie dużo wolniejsze, widać to dopiero po jakimś czasie. Także pewnie na całą noc też zostawimy taką próbę, ale jeszcze pewnie kraniki będziemy oczyszczać z resztek wody najpierw. Instalacja dobita na 6 barów. Sprawdźmy to bardzo dokładnie. 6 z takim mini haczykiem. Jak się tak dobijałem te ciśnienie, to tak się czułem jak na łodzi podwodnej, kiedy tam ciśnienie ma wielkie znaczenie.
6 bedów to połowę więcej niż dużo, więcej niż połowę więcej niż instalacja. Tak zamotałem się. Sieci wodociągowej, no i teraz zobaczymy, czy będzie spadać, czy nie będzie spadać. To jest najważniejsze. Jak będzie spadać, no to mamy problem. Mały problem, jeśli tylko na kronikach. Duży problem, jeśli gdzieś na instalacji. Zobaczymy.